Witam wszystkich bardzo serdecznie. 15. gala sportu podsumowująca osiągnięcia i dokonania na niwie sportowej w powiecie sopeckim w roku 2014. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it in New York, New York. Just moving like shoes. They are melting away. I want to be a part of it in old New York. King of the hill, the top on the chip. Just little tumblers, they are melting away. I want to be a part of it in old New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep. I'm king of the hill, the top on the chip. I'm king of the hill, the top on the chip. There's little tumblers, they're melting away. I want to be a part of it in old New York. There's little tumblers. Weronika Antczak, sportowcem roku 2014. Prosimy bardzo. Weronika Antczak to jedna z największych talentów siatkarskich, jaki pojawi się w powiecie sudeckim. Jej pierwszy trener, pan Grzegorz Babiczek, powiedział, że w swojej karierze ponad 30-letni tak utalentowani zawodniczki nigdy nie trenował. Weronika Antczak, MKS Mosłupca. Wielkie brawa! Najlepsi sportowcy roku 2014, a sportowcem roku Weronika Antczak, siatkarka MKS Mosłupca. Szanowni Państwo, 15. gala dobiega końca. Panie Marszałku, dziękujemy ślicznie za przybycie. Dziękujemy Panie Starosto. Ja osobiście dziękuję dyrektorowi, pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Słupcy. Weronika, tytuł sportowca roku 2014 dla Ciebie zaskoczenie, no bo dla mnie na przykład nie. No dla mnie ogromne zaskoczenie i przede wszystkim też wyróżnienie, ale zupełnie nie spodziewałam się tej nagrody w tym roku. Myślisz, że to właśnie to wicemistrzostwo zadecydowało o tym, że radni komisja właśnie Tobie tą nagrodę przyznała, czy to za taki całokształt Twojej pracy, Twojej działalności tutaj na rzecz słupeckiego sportu? No myślę, że ogólnie wicemistrzostwo Polski było główną przyczyną tego, że dostałam ten tytuł. Jednakże uważam też, że cała praca w jakimś stopniu też na to wpłynęła. Ten rok ze względu na to można zaliczyć do udanych? Oczywiście do bardzo udanych, ponieważ wicemistrzostwo Polski to moje największe osiągnięcie, to jedno z moich marzeń, dlatego jak najbardziej to jest udany rok. Jak wiemy, to Twoja przygoda z siatkówką nie zaczęła się już dzisiaj, już wcześniejsze sukcesy, jakimi możesz się pochwalić, chociażby w mini siatkówce na pucharach Kinder Sport, o ile dobrze pamiętam. Komu w tym miejscu należałoby podziękować za pomoc, za wsparcie Ciebie, że pozwolili Ci dojść i osiągnąć taki sukces, jaki właśnie dzisiaj możesz świętować? No, przede wszystkim chciałabym podziękować rodzicom, którzy zawsze mnie wspierali i umożliwili mi w ogóle trenowanie siatkówki. Również wszystkim trenerom Miejskiego Ośrodka Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz trenerom z kadr wojewódzkich oraz trenerom z Wrześni również.
Pytając o to, co było wcześniej, nie sposób zapytać o plany na przyszłość. Pewien etap w twojej karierze, że tak to nazwijmy, się kończy. Teraz kończysz gimnazjum, trzeba będzie wybrać szkołę średnią. Jakie plany ma Weronika Andrzak właśnie na te najbliższe lata i czy są one związane właśnie z siatkówką? No jeszcze do końca nie mam sprecyzowanych planów. Chciałabym, żeby były one związane z siatkówką, więc mam nadzieję, że to się uda i uda mi się pójść do jakiegoś SMS-u lub do jakiejś innej szkoły sportowej. Tego życzymy, za to trzymam kciuki, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, ta gala dzisiaj wyjątkowa, bo jubileuszowa, 15. Tak, jubileuszowa. Dlaczego MOS kontynuuje przez te 15 lat tak nieprzerwanie tą galę? No co w tym takiego fajnego, dobrego, pożytecznego, bo jest tych rzeczy mnóstwo? No ja myślę, że idea chyba się sprawdziła i warta jest kontynuacji. Uważam, że sportowcy z powiatu słupeckiego absolutnie zasługują na to, by tych sportowców wyróżniać nagrodami. Przypomnę, że na początku były tylko wiktorie. Po kilku latach wprowadzono nagrody finansowe. Od roku 2003 bądź 2004 każda rada powiatu kontynuuje tę ideę i w budżecie powiatu zawsze są środki finansowe zapewnione na nagrody dla sportowców. Poza tym nie wszyscy w powiecie znają naszych sportowców. Odnoszą sukcesy. Ja przypomnę, że mieliśmy uczestników Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, a nie wszyscy w powiecie znali w ogóle, nawet ci, którzy się sportem interesują. Stąd taka gala, by też integrować to środowisko, bo zapraszani są przedstawiciele wszystkich klubów, stowarzyszeń sportowych z całego powiatu. I tu się niektórzy poznają i dopiero poznają sukcesy sportowe sportowców z innych gmin i jakie to są osiągnięcia. Poza tym niektórzy działacze sportowi, czy sami sportowcy uprawiają, czy zajmują się jedną dyscypliną sportu i nie bardzo nawet jakby ich interesuje inna dyscyplina. A tu się okazuje na gali, że mamy wachlarz wielu dyscyplin. Przypomnę, że aż z 20 dyscyplin przez te lata wyróżnialiśmy sportowców. I w różnych właśnie dyscyplinach okazuje się, że mamy sukcesy. Także na pewno to warto kontynuować i cieszę się, że to jest cały czas potrzebne, aktualne i dostrzegane przez środowisko sportowe. Myślę, że to jest też duży prestiż otrzymać nagrodę, tytuł sportowca roku, czy nagrodę finansową, czy statuetkę wiktorii z rąk, no, w tym przypadku jak dzisiaj, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, czy starosty. Jak już pan wspomniał, tych nagrodzonych było wielu z różnych dyscyplin sportowych, jak na powiat słupecki, tak mały powiat, jakim jest powiat słupecki, to jest też oczywiście sporo osiągnięcia. Chyba nigdy nie brakuje tych nominowanych do nagrody sportowca roku, prawda? No właśnie, jest to słuszne spostrzeżenie, nasz powiat słupecki nie należy do największych powiatów, również mieszkańców też nie jest tutaj zbyt dużo, porównując inne powiaty, choćby w województwie wielkopolskim, a nie narzekamy na brak, że tak się wyrażę, kandydatów do nagród finansowych czy do tytułu sportowca roku. Sportowcem roku 2014 została Weronika Andrzak. Tutaj zdanie komisji, decyzja była jednogłośna, absolutnie nie było żadnych wątpliwości, że Weronika Andrzak, siatkarka MKS Mosłupca, zasłużyła sobie na taki tytuł, zdobyć srebrny medal na Mistrzostwach Polski, a w kategorii o 2 lata starszej, kto ma trochę do czynienia ze sportem, to wie, co to znaczy zająć miejsce 9 w Polsce. To są naprawdę osiągnięcia niepodważalne. Poza tym każdy, kto ogląda mecze siatkówki dziewcząt czy ligowe, to chyba zauważył, że Weronika Andrzak zupełnie, powiedzmy sobie szczerze, na chwilę obecną odbiega poziomem, tak? Im plus. I ten sukces mnie tym bardziej cieszy, że Weronika całą swoją karierę kontynuuje w MKS Mosłupca, tu nauczyła się grać siatkówki. No i jak się okazuje, z takimi skutkami, efektami, z takimi sukcesami. Pozostaje nam tylko zaprosić na następną galę, tą 16 za rok, no i wszystkich sportowców zachęcić i zmobilizować do tego, aby jeszcze ciężej trenowali i walczyli, bo być może właśnie oni, ci z naszego powiatu, ktoś z nich stanie tutaj za rok na tej scenie i zostanie sportowcem roku 2015 już. Tak, pragnę dodać, że mamy sportowców, którzy byli wyróżniani już 2 albo 3-krotnie. A to oznacza, że kontynuują swoją karierę, że uprawiają sport i gdzieś tam nie przepadli, mówiąc tak potocznie. Mamy też
nowe nazwiska i mam nadzieję, że za rok będą i nowe nazwiska, nowe drużyny, ale również ci sportowcy, którzy dzisiaj byli wyróżnieni albo wyróżnieni rok czy dwa lata temu, też jeszcze na scenę tutaj w sali Miejskiego Domu Kultury powrócą. I zapraszamy oczywiście na 16. Galę Sportu Powiatu Słupeckiego.